Sprawdzam, co ciekawego do pielęgnacji pojawiło się ostatnio w Rossmanie. Marka Flav wypuściła nowe toniki, są mleczne, gęste, mają atomizery. Ja wzięłam do przetestowania taki przeciwstarzeniowy, zobaczymy jak się sprawdzi. Bibio od Ewy Chodakowskiej powiększyło swój asortyment o pielęgnację do twarzy. Jest tutaj sporo nowości. Ciekawie zapowiada się nowa seria Only Bio, ma przepiękną szatę graficzną. Mnie najbardziej zaintrygował rozświetlający krem do twarzy na dzień, który w składzie ma między innymi stabilną formę witaminy C. Dla fanek krótkich składów Taupe Authentic, tutaj mamy 4 nowe produkty, zaciekawił mnie żel do mycia twarzy z kwasem mlekowym. Pojawił się w Rossmanie również ten puder do kąpieli z kozim mlekiem, ja go uwielbiam, fajnie nawilża skórę. I na koniec taniuszka maska, która ma regulować wydzielanie sebum z bielendy z fermentem drożdżowym.